We Come to Rock to tytuł pierwszego singla ostrowskiego zespołu Titanium, który ujrzał światło dzienne pod koniec 2011 roku. Teraz ta istniejąca od niespełna 3 lat ostrowska grupa heavy metalowa nagrała debiutancką płytę, która już święci pierwsze triumfy. Titanium, bo taki nieskomplikowany tytuł nosi krążek zespołu, jest dowodem na to, że mocne uderzenie wraca w dobrym wydaniu i ze zdwojoną siłą. Muzycy z grupy Titanium na swojej debiutanckiej płycie postanowili dostarczyć słuchaczom potężną dawkę jakże rzadkiego na polskim rynku muzycznym heavy metalu. Zawiera 14 utworów, dobrze policzyłem? Tak. 15 jest bonus, którego nie będziemy na razie zdradzać. Kto kupi płytę, kto przesłucha, będzie wiedział, o co chodzi. Jest to związane dość mocno z naszym osobistym życiem i pewnym kolegą. Będzie. Tak. Filip nie powie, co to za kolega. Nie będziemy mówić teraz, tak, co to za kolega. Możemy powiedzieć za to, że płyta zawiera naprawdę potężny heavy metal i myślę, że miłośnicy mocnych brzmień na pewno znajdą coś dla siebie. A tych miłośników jest sporo, zarówno w samym Ostrowie, gdzie Titanium ma rzesze wiernych fanów, jak i w Polsce, a nawet na świecie, o czym świadczą choćby anglojęzyczne wpisy na facebookowym profilu. Metalowej braci jest sporo, jednak problem jest czasami z dotarciem do nich, ponieważ no, media polskie wyglądają jak wyglądają i z tego typu muzyką bardzo ciężko się przebić. Umarły gatunek, ale właśnie zwraca ostatnimi czasy i mi się wydaje, że też się do tego przyczynimy. Dostajemy różne zdjęcia od ludzi z Azji, którzy kupili naszą płytę, więc to jest dla nas coś niesamowitego. Nie spodziewaliśmy się, że aż tam może dotrzeć ta muzyka. Najbliższe plany Titanium to nagranie wideoklipu. Mamy zamiar nagrać teledysk do naszego drugiego singla z płyty, Sacred Dreams. Wspomnij o radiu. Który właśnie robi furorę w radiu Aspekt. To jest internetowe radio z Düsseldorfu. Nie schodząc z pierwszego miejsca przez od 4 tygodni już. Możemy też powiedzieć, że We Come to Rock, pierwszy singiel, gościł tam przez 9 tygodni na pierwszym miejscu. Ostrowska grupa Titanium powstała pod koniec 2010 roku, bardzo szybko zdobywając sobie aprobatę miłośników mocnego uderzenia. Dowodem tego były koncerty w wypełnionych po brzegi ostrowskich klubach, czy choćby ten na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W naszej muzyce jest bardzo dużo melodii, a przede wszystkim to właśnie te melodie trafiają do ludzi. Dlatego na naszych koncertach widzimy nie tylko długowłosych młodzieńców, tudzież dziewczęta, ale również i starszych ludzi, którzy przychodzą potem po koncercie i mówią: o kurczę, to mi się podobało. Jest nasz jeden z największych fanów tutaj w Ostrowie, Darek Marek, który jest ciężko chory, jest w śpiączce w Poznaniu. Chciałem go pozdrowić, bo on jest od początku z tym zespołem przez całe 2,5 roku, zawsze pod sceną, na prawie każdym koncercie, a ma zaledwie 17 lat. Grupa Titanium swoją debiutacką płytą zaczyna muzyczną karierę. Patronat medialny nad wydawnictwem objęła telewizja ProArt i portal wlkp24.info. I tym heavy metalowym akcentem kończymy czwartkowe wydarzenia. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na jutro. Pierwszy serwis o 17.20.